Jeżeli mieszkasz w bloku, który ktoś z urzędników uzna za samowolę budowlaną, no i jak gdyby nie jesteś w stanie go opuścić, bo z jakichkolwiek powodów, bo nie płacisz, bo winda nie chodzi, bo wyłączyli prąd, bo jesteś niepełnosprawny, z jakichkolwiek powodów, to jeżeli ktoś uznał, że to jest samowola budowlana i w związku z tym, no, coś niezgodnego z prawem i zostanie podjęta decyzja o wyburzeniu tego budynku, to jeżeli go sam nie opuścisz, bo nie możesz, no to w tym momencie musisz mieć jakiś kontakt ze światem, żeby powiadomić kogokolwiek, że go zaczęto wyburzać. No bo jeżeli nie masz takiego kontaktu, bo komórka cię wyładowała i bo coś jeszcze się takiego mogło zdarzyć, że nie masz łączności ze światem, nie możesz podjechać do telefonu, po podłodze leje się benzyna podpalona i budynek się jeszcze na już pali. W tym momencie, jak się otworzy okno, no to można jeszcze pooddychać. Jeżeli nie wyskoczyć przez to okno, bo jeżeli nie możesz chodzić, to nie możesz również wyskoczyć przez to okno, więc w związku z tym możesz tylko czekać przy otwartym oknie, jak całe powietrze w pomieszczeniu się wypala, oddychać tym, co możesz nałapać przez okno oraz no, czekać, jak opony pękają pod wpływem żaru rozgrzanego, palącej się benzyny podlanej chociażby na klatce schodowej, bo może się taka wlewać bez progów do mieszkań płonąca, w związku z tym podpalać wszystkie sprzęty w pomieszczeniu, łącznie z tymi oponami, na których twój wózek stoi, w związku z tym one też popękają i jak gdyby nie będziesz mógł jeszcze nim jechać kawałeczek, ale nie za daleko, bo potem się zaczną płonąć tapicerka wózka oraz wyłączą się całe sterowanie wózka, więc jak najlepiej trzeba jak najszybciej podjechać do okna, żeby chociaż otworzyć je i żeby mieć czym oddychać. Wprawdzie ogień się rozprzestrzeni bardziej, łatwiej się będzie palić i szybciej, no ale trochę powietrza z zewnątrz jednak będzie można nałapać. Tak sobie myślę, że to właśnie w ten sposób mniej więcej trzeba by się w takiej sytuacji ratować.